Hej, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Vampire Survivors. Kochani, kontynuujemy rozgryweczkę. Jesteśmy pod dosyć mocnym ostrzałem mobów, że tak powiem. Garlic mamy już na 8, więc teraz tylko i wyłącznie czekamy na... Czekamy na... bossa. Czekamy na bossa. Musimy Spellbindera jeszcze ogarnąć, bo tego nie mamy. Shadow Pinion jest potrzebny z movement speedem, więc też sobie to ogarniemy. Lecimy na razie właśnie w to. I zobaczymy, jest boss. Widzimy bossa. Go sobie expy pozbieramy. Tylko możemy. Dobra. Jest Hollow Heart. Ale Hollow Heart by się przydał do Witcha. Armor by się przydał do Run Tracer. Crown by się przydał do Pentagramu. Więc zostaje nam tylko Pomrola. Nic innego nam nie zostało, niestety. No dawaj, bosie. Umieraj. Mamy co? Co? Soul Eater. Evolve Garlic. Dobra, styluję. Nie zdążyłem zauważyć, co tam było. Czekajcie. Czy tutaj coś jest? Nie da się opisać, zobaczyć, czy opisu. Zobaczmy, jak ten garlic działa. Ten garliczek to teraz działa zarąbiście i jeszcze life styluje. Nie no, jest moc, energia. Idziemy i zabijamy. Nie no, garliczek to jest coś. To jest jednak coś. Czy mamy w ogóle pod Lighting Ringa cokolwiek zrobione? Nie mamy. A pod King Bible też nie... co? King Bible... a, to jest szpinek potrzebny do King Bible. A do Lightinga jest ring potrzebny. To ani tego nie mamy. Dobra, dajcie mi King Bible. Idziemy na dół po Spellbindera. Teraz sobie możemy na to pozwolić bez problemu żadnego. Garlic jest po prostu prześwietny. Trochę się bałem, że jak my go jednak weźmiemy, to okaże się, że to jest straszna klapa. I że będę żałował, że go wziąłem, no ale nie, nie żałuję, nie żałuję. W żaden sposób nie żałuję. Garlic jest świetny. Ten garliczek jest świetny. Kurde, nie chciałem cię zabijać. Pomurola. No, nie chciałem tego brać, ale okej. Nie chciałem tego brać, ale okej. Jesteście bardzo wytrzymałe, mopki, no. Jesteście ta wytrzymałe skurczysyny. I teraz się zastanawiam, czy brać tego Spellbindera, bo no, jesteśmy już bardzo blisko niego. Czy może jednak zaczekać? On jest tuż, tuż. Tuż obok nas. Oj, ale jeszcze nie jest kolorowo. Jeszcze nie jest kolorowo. Stone Mask. Stone Mask łączy się z przedmiotem, którego nie znamy. To znów zostaje tylko King Bible. Dajcie jakieś słabsze moby, proszę. O, czy to nie jest to lustro? Być może. Być może, tam jest w ogóle boss. Więc muszę szybko level bić. Się możemy chwilę zatrzymać, żeby sobie to pobijać. Zaraz padnę. I będzie złość. Ale już widzieliśmy garlika, więc jest git. Więc jest git. Okej, mamy Clover. Clover, ale to jest Holy Crossem. Kurde. No nic mi tu nie pasuje. Nic, a nic mi tu nie pasi.
Mamy tego skipa teoretycznie, ale... Jednego zużyłem nawet tak głupio, bezpodstawnie, no ale trudno. Kolejny boss już, wow. A ty co? Co się tak szybko do mnie zbliżasz? Halo, 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 uspokój się. Ej, no. Dobra, mamy dwa przedmioty do wzięcia. Shadow Pinion. To już lepiej, bo to z Winxami się fajnie kombuje, tylko to dopiero trzeci poziom, no. Nie przeczę, że mnie to troszeczkę irytuje. Shadow Pinion albo Attract Orb. Attract Orb się kombuje z Holy Water. A Bracer z nożami. Shadow Pinion. Staram się tego jeszcze nie brać, bo wiem, że potem z bossami będzie jeszcze trudniej. Spellbinder był potrzebny do... Aha, do Holy Bible. No Shadow Pinion, no lecimy dalej. Dobrze wpada, to na razie trzeba się tego trzymać. O kurde. Robi się mega niebezpiecznie. Szpinak. Jest szpinak. Szpinak się łączył z Fire Wandem. No to bierzemy to definitywnie. Plus DPS daje. Myślę, że to nie wymaga w ogóle konstelacji. Jest czerwony jeszcze. Szpinak. Znów szpinaczek. No dobra. Dużego wyboru to my nie mamy w tej chwili. No i teraz tam się kurde trafiło nieco co trzeba. No dobra. Jest duplikator. Jest Shadow Pinion. Znów szpinaczek. Spellbinder, który mamy. Nie chcę na razie tego. Lecimy na Shadow Pinion. Jeszcze trochę musimy wytrzymać i będzie elegancko. Kurde, nic nie chcę. Dobrze, to skip był. Tam dużo tego skipa nie zostało. Znów szpinak. Dobra. Shadow Pinion 8 i mamy ewolucję. Fuck yeah. Dobra, ewoluuje, jest większy, dłuższy, szybszy i silniejszy. Jakkolwiek to brzmi. Kurde, no robi się nieciekawie. Ej, mamy duplikator, czekajcie, bo ja się chyba tu trochę pomyliłem. Potrzebujemy jeszcze do tego... The Lightning Roda, dobra. Czyli potrzebujemy Empty Tome. A miejsc już za dużo nie mamy. Dajcie mi Empty Tome. Dajcie mi Empty Tome. Holy fuck, holy fuck, holy fuck, holy fuck, holy fuck. O
Tuj się robi niebezpiecznie. Cały czas slowy i slowy i slowy i slowy i slowy. W dupę zebrać się te slowy. O Jezu. Dobra, przynajmniej to. Trochę ich tu wyrżniemy. Oj, ciężkie gówno. Dobra, trzeba brać książki i chyba spierdzielać stąd. Firewand. Zastanawiam się, co ja mam zrobić z tym. Kurde, zastanawiam się bardzo mocno. Brać i uciekać, czy jeszcze walczyć? Do Spellbindera musimy wziąć, choćby nie wiem co. Tu na górze jest chyba jakaś... A nie. Czekajcie, bo ja się pogubiłem trochę. Nie, została nam już tylko jedna. Szafka z bossa. Szafka, skrzynka. To jest właśnie moje pytanie, czy warto teraz już to brać i uciekać? Kurde, nie wiem. Kurde, nie wiem. Trochę kasy jest. No to jest kolejny boss niby. Jesteś jakiś dziwny. Ciebie chcę zabić. Ciebie chcę zabić, ale ciebie nie mogę zabić, nie wiem czemu. Ty kurde boss jesteś? Halo? Co ty, bosik, jesteś? Ty to wiem, że jesteś boss, ale tamten mały gnój? Ty mały gnoju, ty spadaj stąd. Bo się on depresa zostaje, on jeszcze kurde żyje. Raz boss siądzie, a on jeszcze będzie żył. Nie mogę. No właśnie, i boss żyje, a czy boss nie żyje, a on jeszcze żyje. Duplikator. Firewand, no. Zobaczcie, jak jest Evo. Padł, dobra. Trzy skrzynki możemy brać. Firewand, siódmy. Siódmy. Więc weźmy jeszcze jedno. Firewand, szpinak, kurde. Szkoda. Co się tu dzieje? Czemu my tak dostaliśmy po łapie? Co się dzieje z tymi szkieletami? Za dziadostwo. Ło, ile tu jest ekspów. Serio się zastanawiam, czy by już nie uciekać. Te szkielety jakby specjalnie się respiły, żeby nas stąd wygonić. Jest ósmy. Dobra. Sprawdźmy, jak wygląda Firewand. Maska. Aha, przechodzi przez przeciwników. Dobra, zobaczmy to. Wybierzemy tego Spellbindera. Obierzemy. Być może niepotrzebnie. Kurde, no, weź tu człowieku wyjdź. Weź tu człowieku wyjdź. No, rozwalajcie się. Dobra, bierzemy to i uciekamy. Potrójne, wow!
Pięciokrotne. Zarąbiście. Czyli tak, trzy razy nam się itemek z. Lightning Ring ulepszył. Raz Spellbinder i raz Movement Speed. Dobra, liczę na to, że znajdziemy jeszcze jakieś Evo. Idziemy na dół. Teraz ten ostatni slot bardziej bym chciał sobie na Empty Toma zachować, ale wiem, że to raczej... Kurwa, nie wierzę! Jezusicku! Spaliłem to! Nie! No nie! No nie! Tylko kasy pozostawaliśmy. No niby odkryliśmy trzy nowe ewolucje, ale co z tego? Co z tego? Fuck, nie! Dobra, ulepszmy sobie coś. Max HP. OE. Może tego laka na maksa? Więcej kasy. Więcej expo by się przydało. Czekajcie, zresetujmy to jeszcze raz. To chcemy. To chcemy. To chcemy. To chcemy. Co to było? To jest słabe. Znaczy, no nie jest słabe, ale to może potem. No i może ten exp. Może ten exp. Jeszcze to sobie ulepszymy, dobra. No zagramy sobie jeszcze jedną. Może z Arką? Aczkolwiek powiem wam, że ten Fire Wand nie jest jakoś taki super hiper. Nie podoba mi się zbytnio. Nie podoba mi się zbytnio. Max Weapons? Jest 6? O kurde. O kurde. Możemy kombinować. Dobra, co my potrzebujemy jeszcze odblokować? To jest dobre pytanie. Żeby odblokować ten Torona Box, musimy mieć 6 innych broni. Aha, wyewoluowanych na maksa. No, to jest ciężkie. To jest ciężkie. Tu mamy mieć 5000 końców, to też spoko. Ewolucje. Tu są wszędzie ewolucje. Magic Badger. No tutaj mogliśmy to zrobić. Mogliśmy to zrobić, bo my widzieliśmy tą potkę. Bo my to musimy znaleźć. My to musimy znaleźć. Dobra. Idziemy jeszcze raz. I znów chcę iść poe. Znów chcę iść poe. Albo i smeldą może. Dobra, i będzie poe. Wszystko tak? Tak. Start. Coś tu się pokazało. Relics in stage. A to są relikty. O kurde. Dobra, to chodźmy jeszcze do inlined library. Zobaczmy, co tam jest. Jest relikt? No jest. Jest też niewiadoma. Au. Zapomniałem, że mamy tylko tyle. I aż tyle. Dobra. To chodźmy teraz może na cross. Musimy mieć laka. Clock Lancet. Clock Lancet potrzebuje... czegoś, czego nie mamy. Dobra. Crossik. W sumie to nie jest takie złe. Ale tego chyba nie mieliśmy. Chyba. Jest Empty Tome i Pentagram. Kurde, no ale Empty Tome musi być. Core item. To jest core item. To jest cholerny core item. Cross candle. Candle bla 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 bla. Dobra, chodź.
Wiem, że powinienem iść bardziej w Magic Wanda, ale... Ale to też nie szkodzi. To też nie szkodzi. Daleko jesteśmy, daleko. Więc na razie tak podróżujemy powolutko. Tak bardzo powolutku. Brassers jest potrzebny do noży. Noży nie chcemy. Magic Wand. Oczywiście jak będzie pomurola, to bierzemy pomurolę. Sam fakt, że mamy z tego leczenie, jest naprawdę świetne. Ups. Kolejny garlic i spellbinder. Spellbinder był potrzebny do Toma. Bierę. Bo tu go chyba nie było. Tu go chyba nie było. Ten garlic przydałoby się też powiększyć, bo jest malutki jak... Nie powiem co. Clover. Clover do Holy Crossa jest potrzebny, bierzemy. Jak się bawimy, to się bawimy po całości. Zbliża się wielka horda. Najgorsze jest to, że my teoretycznie nie mamy jak odpychać tych wybuchających gnojów, a ich jest tutaj sporo nawet. Pentagram. Pentagram potrzebuje do działania. Gdzie jest ten cholerny pentagram? Tu jest pentagram. On potrzebuje crowna. I są dwie rzeczy, które potrzebujemy. No dobra. Nigdy tego nie brałem teoretycznie, więc macie jakieś nowości. Próbujemy odblokować jakieś nowe przedmioty. Cross i szpinak. El Szpinako. To jest do Fire'a potrzebne. A Laurel jest potrzebny do niczego. Laurel się do niczego nie nadaje. On żadnej ewolucji nie ma. A nie ma. Ale na jakichś dziwnych przedmiotach. Ojej, obtoczyły mnie jak schabowego. W jajku i bułce tartej. O kurde, ale bym sobie zjadł takiego schabowego. Ale mi się smak narobił, no. Ojej. Garlic czy pentagram? Garlic. Musimy najpierw przeżyć. A z tym przeżyciem tak 2 na 10 trochę. Jest pierwszy boss. El Bosso. Jak stoję, to jeszcze są do przeżycia, że tak powiem. Ale jak się ruszam, to już nie bardzo. Dobra. Umarola, dobrze. Zawsze jakieś życie. Pumarola jest naprawdę świetna. Wow. Tylko szkoda, że też pentagram zabiera wszystkie bonusy. Kurwa, jego w dupę mać, no. Oj, nie podoba mi się ten pentagram. Ale wziąłem go do ewolucji, no. Jak już odblokowujemy, to odblokowujemy wszystko. A nóż może ewolucję ma fajną. Santa Water. Santa Holy Water. Potrzebuje atraktor orba. A ja nie wiem, czego my jeszcze potrzebujemy. Mamy Empty Tome do tego. Mamy Permole do tego. Do Holy Crossa mamy Laka. Do Pentagramu mamy. Nie mamy. No to czyli tak już nie możemy wziąć Santa Water. No i moje obliczenia wyszły nawet w miarę.
Coś mi się tu nadal nie zgadza, ale okej. Oj, 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 oj. Ej, no serio, coś mi się tu nie zgadza. Mamy tego Chandelbara. A, Aksa nie mam jeszcze. Chciałem iść na Aksy. Spellbinder jest do książki. Nie mamy książki. Właśnie, czyli brakuje książki i... Książki i aksów. Dobrze wiedzieć, no. Dobrze wiedzieć. Daleko też jest? No już niedaleko. Au, 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 przestań. Przestań gryźć. O, przestań, gnojku jeden. Dobrze, to Pamurola jest naprawdę. Magic Wand. Już wiecie, jak się zapchamy tymi perkami, to już potem będą wyskakiwać tylko te, które chcemy, mniej więcej. Mniej więcej. Au, 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 au. Ała, przestańcie mnie gryźć. Antrisera nie możemy wziąć. Szkoda, bo to jest bardzo dobry przedmiotem. Bo to jest wąsko. To jest mega wąsko. No, dobra, już nawet jak stoimy, to nie dajemy im rady. Już nawet jak stoimy, to nie dajemy rady. Musimy jeszcze ogarnąć. Kurde, no właśnie. Musimy ogarnąć jeszcze, niestety. Ten cholerny... Boże. To koronę. Bo inaczej, jak weźmiemy kolejny przedmiot, to będzie lipa. Trzeba, nie będzie, możemy brać to śmiało. Dobra, jest. Czwarty poziom. Właśnie, pentagram. No musimy mieć ten pentagram, no tylko wszystko nam rozwaliło. Kurde. Nie lubię tego pentagramu. I zapewne, jeżeli się okaże kichą, to już więcej go nie wezmę. Kiekspy nam pokasował, wszystko nam pokazał. Wszystko pokasował jak leci. Irytujące ścierwo, no. Nic więcej. O, chicken. Co to jest? Tak, spowalnia gówno jedne, no. Cholerstwo spowalniające, no. Nie wiem, czy mogę wziąć ten tom. Nie wiem, czy to jest właśnie ten relikt, czy nie. Kurde, no tyle myśli. Nie, przestańcie. Dobra. Trochę pomogło, ale trochę nie. Jak to jest mocne, cholerstwo. Jakie to jest cholerstwo mocne, nie. Nie umieraj, Shiro. Jeszcze nie jest swój czas. Nie jest swój czas, Shiro. To jeszcze nie jest twój czas, Shiro. Nie ma opcji. Jeszcze nie odkryłeś sekretów. O tak! Szpinak, nie mogę wziąć szpinaka. Oj, nie mogę wziąć nic. Tak niedużo, powiem szczerze, tego przyszło. Co to jest? Empty Town. No to już mamy. Pamurola, no tak 2 na 10 bym powiedział, nie? Tak 2 na 10 to mocne 2 na 10, garlic.
Znów pomór. A, aks nam był potrzebny chyba, tak? Aks, baby. Tak. No, że nie. Cholerstwo jedne, no. Nie lubię tego. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Kolejny empty tome. Czyżby? Czemu tyle tych empty tomów tu jest? Empty tome. Kolejny jest jeszcze dalej. Weźmiemy to, no nie wiem co to daje, ale okej. Czy tylko nam levele zwiększa tego? To bez sensu. Garlic poziom 6. Trochę tego tu było naprawdę. Dobra, garlic poziom 7. Jeszcze jeden level i mamy Evo. Oczywiście. Przecież, cholerny kurwa pentagram. Bardziej przeszkadza niż pomaga, naprawdę. Czego my w ogóle jeszcze potrzebujemy? Spellbinder. Książki. Jeszcze książka i korona. Książka i korona. Okej, aksik. Zresztą tak zawaliła cholera jedna. Dobra, już wracamy sobie teraz. Ale to nam chyba nic nie daje. Serio, nie widzę, żebym to cokolwiek dawało. Oczywiście, przecież. Po co kurwa komu boss, nie? Matko boska. Rozpierdoli wszystko, no. Jebany w dupę pentagram. Jakiego kurwa nienawidzę. Crown. Jest crown. Też tylko książka. Tylko książeczka. Kurde, już mam 33 minuty nagrania. Ja już muszę kończyć. Ja już muszę to kończyć, kochani. Jest kolejny boss. Żeby wyleciał garlic, proszę. Jak nie wyleci garlic, to mam kłopoty. Już mam kłopoty. Kurwo jebana, przestań mi tutaj bossy prześladować! Kurwa, no ten pentagram jest zjebany. Jeszcze garlic wleciał. Ja ten pentagram rozpierdolił mi już 3 bossy. Nie mogę zrobić Evo przez tego kurwa kutasiarza. Czemu to się nie da, nie wiem, wyłączyć tych kurwa... No świetnie, przez pierdolony pentagram przegram to. Zajebiście. Prost kurwa zajebiście. Co, znów mi bossa rozpieprzysz? No kurwa, on jest naprawdę jakiś wredny. Kurwa, jest wredny w chuj. Jebany pentagram. Nie da się z nim nic zrobić.
Więcej tego gówna nie biorę. Chuj, może być nawet OP, nalejcie. Chuj mu w dupę. Taki fajny run nam spieprzył, no. Co mi z tego? Co mi kurde z tego? Zjebaniec, no. Niszczyciel ranów, kurwa, no. Totalnie. Nienawidzę tego gówna. Pentagram. O nie, cooldowna to my mu lepiej nie resetujmy. Kurwa, udało mi się. Mamy garlic. Będzie mieć jeden dłuższy odcinek dzisiaj. No i teraz to jest życie. Jak w Madrycie. Już jak poleci Magic Wand, to już w ogóle będzie pięknie. No oczywiście, kurwa, niszczyciel dobrej zabawy przyszedł. Czy teoretycznie nam możemy wziąć tą książkę? Co? Permanent nie pozwala to pick. Co znaczy to pick? To pick. Czekajcie. Aha, czyli możemy zaglądać na poznane już bronie i ewolucje w menu pauzy, spoka. Czyli mogłem to już wcześniej wziąć. No to nic nam teoretycznie nie dało. Magic Wand. Dobra, 40 minut i kończymy ewidentnie. Zaraz przyjdzie niszczyciel zabawy, kurwa, 100%. Aha, jeszcze z niego nie dostaliśmy nic. Serio? Naprawdę? No i kurwa, wszystkie ekspy poszły się jebać, kurwa, bo... A Jezu, nienawidzę tego kurwa chuja. No tak jest przyjemnie. Tak jest kurde przyjemnie. Jak ja mu zredukuję jeszcze cooldown, to już w ogóle będzie porażka. Próbuję jak najszybciej to zrobić, żeby potem nie było żadnego problemu. Zabij się. Zaraz przyjdzie niszczyciel zabawy. Kurwa, przyszedł. Ja pierdolę! Jebana gra! Jeszcze mi się zacięła. Chuj. Naprawdę chuj w dupę z tym jebanym pentagramem. No już tak się zirytowałem, dzisiaj to szok. Jedno Evo zrobiłem przez tego kurwa kutasa. Pentagrama. Ile on mi expa spieprzył. King Bible, wow. Ło, jeszcze mi się gra zminimalizowała. Co jest? Alt Enter, Shift Enter. Ja wziąłem... Nie, ta gra mnie dzisiaj nienawidzi, no. Ta gra mnie dzisiaj nienawidzi, ja chyba skipnąłem to, nie wiem, kurwa, nie wiem. Kurwa, już mnie totalnie, już przeklinam na odcinku, irytuje mnie strasznie.
Tak, skipnąłem, kurwa, świetnie. Tego mi naprawdę było trzeba. Co, bo to też zniszczyło? No oczywiście, że tak. Bo przecież inaczej nie można. Miałbym kolejne Evo, ale nie. Dobra, moi drodzy, ja już muszę kończyć niestety, bo jest to 40 minut odcinka. Dzięki wielkie jeszcze raz. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shira, a my się oczywiście widzimy w następnym odcinku, bo chyba na trzech jednak nie skończymy. Trzymajcie się. Hej, hej.